Spacerem po PO. Co roku kilkaset tysięcy maturzystów staje przed dylematem. Jaką uczelnię wybrać? Co studiować? Muszą powziąć jedną z najważniejszych w życiu decyzji, która ukształtuje ich dalsze losy. Ci młodzi ludzie już znaleźli właściwe rozwiązanie. Zdecydowali się na Politechnikę Opolską. Właśnie przybyli do Opola. W niepowtarzalnej atmosferze jednego z najprzyjemniejszych miast Polski, a według użytkowników portalu students.pl najbardziej atrakcyjnego miejsca do studiowania, znajduje się uczelnia o blisko półwiecznej tradycji. Prapoczątkiem studenckiego życia jest punkt rekrutacyjny. Wystarczy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacji online za pośrednictwem strony www.poopole.pl i śledzić swoją pozycję rankingową. Swój status można sprawdzić także w punkcie rekrutacyjnym, gdzie wywieszane są listy osób zakwalifikowanych. Pracownicy uczelni są przez cały czas do dyspozycji, gotowi pomóc w zapisaniu się na studia na każdym etapie rekrutacji. Po zakwalifikowaniu wystarczy już tylko złożyć dokumenty. 6 wydziałów Politechniki Opolskiej umożliwia studiowanie na przeszło 20 kierunkach studiów. Pośród nich znajdują się zarówno klasyczne, jak i nowoczesne kierunki inżynierskie oraz takie, na których swoją wiedzę zdobywają przyszli menedżerowie czy specjaliści zajmujący się szeroko rozumianą logistyką. Prawdziwym studentem zostaje się po oficjalnym rozpoczęciu roku akademickiego. To niezwykle ważne wydarzenie w życiu uczelni ma swój dokładnie przestrzegany, podniosły ceremoniał. Orszak wiodą halabardnicy, za którymi w ściśle ustalonym porządku kroczy senat uczelni z jego magnificencją rektorem, zaproszeni goście, pracownicy naukowi i studenci. Jednym z ważniejszych momentów uroczystości jest ślubowanie studentów pierwszego roku. Po immatrykulacji chór Politechniki intonuje tradycyjny hymn studencki Gaudeamus Igitur. Jego słowa, nawołujące do radowania się młodością, brzmią pewnie jeszcze długo w uszach nowych członków akademickiej społeczności. Teraz już pełnoprawni studenci Politechniki Opolskiej mogą rozpoczynać zgłębianie tajników wiedzy. Studiowanie doskonale wspomaga liczący blisko 500 000 woluminów księgozbiór Biblioteki Głównej. To największa naukowa biblioteka techniczna na Opolszczyźnie. Przestronna czytelnia umożliwia łatwy dostęp nie tylko do zbiorów własnych, ale również do światowych baz naukowych czasopism i książek. W bibliotece działa punkt informacji normalizacyjnej, udostępniający wszystkim zainteresowanym zbiory norm i patentów. Wydział budownictwa pozwala od podszewki poznać m.in. zagadnienia mechaniki konstrukcji, inżynierii sejsmicznej i wiatrowej, czy współczesne zagadnienia urbanistyki i architektury. Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej należy do młodszych jednostek Politechniki Opolskiej i kształci specjalistów posiadających szeroki zasób wiedzy interdyscyplinarnej. Łączone są ze sobą wiadomości z szerokiego zastosowania informatyki w przemyśle, ale i w edukacji szkolnej. Tu także kształceni są logistycy oraz specjaliści z inżynierii bezpieczeństwa. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki należy do najstarszych wydziałów tej uczelni. Prowadzone tu są od wielu lat prace naukowo-badawcze owocujące licznymi rozwiązaniami patentowymi i cieszące się uznaniem w ściśle współpracującym z uczelnią przemyśle. Tu kształcą się specjaliści od sieci teleinformatycznych i najszerzej pojmowanej energetyki. Tu wreszcie studenci mogą zaprzyjaźnić się z robotami przemysłowymi, od miniaturowych po całkiem spore konstrukcje. Wydział Mechaniczny kształci budowniczych maszyn i projektantów linii technologicznych dla procesów przemysłowych.
Studenci tego wydziału mogą zgłębiać procesy zachodzące w silnikach spalinowych pojazdów i projektować rozwiązania przyjazne środowisku, czy specjalizować się w nowoczesnej technice rolniczej i leśnej. Od projektowania właściwych rozwiązań do administrowania zachodzącymi procesami. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii przygotowuje specjalistów w zakresie wychowania fizycznego, fizjoterapii oraz turystyki i rekreacji. Jego dobrze rozwinięta baza sportowa oraz specjalistyczny sprzęt nie są zamknięte pod kluczem. Korzystają z nich studenci wszystkich kierunków studiów, co integruje środowisko akademickie Opola i ma niebagatelny wpływ na upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji prowadzi kształcenie na kilku kierunkach studiów. Jego mury opuszczają absolwenci przygotowani do zarządzania, w tym również procesami produkcji. Studia europeistyczne pozwalają wgłębić się w złożone stosunki międzynarodowe. Ten wydział to kuźnia kadr dla administracji i biznesu. Widocznym przejawem aktywności studentów są liczne sekcje sportowe. Szermierze kultywują tradycję tej arystokratycznej dyscypliny sportowej, a powiew dalekowschodniej filozofii walki tchnie z grupy karateków. Nowoczesna hala sportowa służy miłośnikom sportów zespołowych, ale jest także doskonałym zapleczem dla amatorów tańca. Grupa taneczna uświetnia swoimi malowniczymi pokazami wydarzenia organizowane przez Politechnikę. Obok noszącego wyraźnie piknikowy charakter święta Politechniki, do ważniejszych należy coroczny Festiwal Nauki, będący wspólnym dziełem Politechniki i Uniwersytetu oraz pozostałych uczelni działających w mieście i regionie. Poszczególne wydziały i koła naukowe prezentują rzeszom przybywających Opolan swój dorobek naukowy i zapraszają do wspólnego przeprowadzania doświadczeń. Ten Festiwal Nauki nie jest jednak sztywną, nadętą imprezą. Jego celem jest także dostarczenie wrażeń artystycznych, a tego zadania podejmuje się niezastąpiona Orkiestra Politechniki Opolskiej. Jej muzycy koncertują bardzo chętnie, uświetniają też tak ważne uroczystości organizowane przez władze miasta, jak choćby obchody święta odzyskania niepodległości. Chór i Orkiestra Politechniki Opolskiej słusznie kojarzone być mogą z nieco bardziej wysmakowaną, odświętną kulturą. Porcję mniej zaangażowanej działalności na tym polu dostarczają kluby studenckie, gdzie przy granej na żywo muzyce także można dobrze się bawić. A o wszystkich, i tych poważnych, i o mniejszym ciężarze gatunkowym wydarzeniach informują Wiadomości Uczelniane, a także studenckie radio Emiter, które z małymi przerwami działa od lutego 1969 roku. Tradycyjnym przejawem radości opolskich żaków są piastonania. Studenci obejmują władzę w mieście z dumą, dzierżąc klucz do bram grodu. Obok prawdziwego festiwalu przebierańców, ważnym składnikiem kilkudniowego wiosennego panowania studentów w Opolu są zawody sportowe. Ich najbarwniejszy akcent to rozgrywane na Odrze regaty, których punkt kulminacyjny stanowi wyścig smoczych łodzi. Osady reprezentujące dwie najważniejsze opolskie uczelnie z poświęceniem walczą o zwycięstwo. Nawet w okresie letnim, kiedy aktywność studentów nieco zanika, Politechnika Opolska tętni życiem. Jej drugi kampus zamienia się w tereny wystawowe, na których podziwiać można najpiękniejsze pojazdy użytkowe z całej Europy, bo uczelnia jest współorganizatorem międzynarodowego zlotu ciężarowych pojazdów tuningowanych Master Truck. Kilkudziesięciotysięczna publiczność przybywa nie tylko z najodleglejszych zakątków kraju, ale i z wielu państw Starego Kontynentu. Przejawem międzynarodowej aktywności Politechniki są umowy zawarte z ponad 70 europejskimi uczelniami.
W ramach programu Erasmus pracownicy naukowi i studenci opolskiej uczelni zamieniają się miejscami ze swoimi kolegami z uczelni partnerskich. Daje to możliwość poznania zagranicznej uczelni, odbycia stażu, a nawet podjęcia pracy. Jednym z efektów takiej współpracy oraz odpowiedzią na rosnące w świecie zainteresowanie nauką języka chińskiego było utworzenie Centrum Współpracy Polska-Chiny. Działający w ramach Politechniki Opolskiej Instytut Konfucjusza ma na celu upowszechnianie dorobku chińskiej kultury i języka. Instytut działa nie tylko na rzecz uczelni, ale całej społeczności regionu. Partnerem Politechniki Opolskiej w ramach projektu jest jedna z najbardziej renomowanych uczelni chińskich – Politechnika Pekińska. Również międzynarodowy wymiar ma corocznie organizowane święto uczelni, podczas którego wedle akademickiego ceremoniału nacechowanego powagą i dostojeństwem odbywają się promocje doktorskie i doktorów habilitowanych, czy pierwsze w historii uczelni nadanie statusu honorowego profesora Politechniki Opolskiej, którym został profesor Martin Storer ze Stuttgartu. Uroczyste promocje i nadanie godności doktora honoris causa, a dotychczas uhonorowani zostali nią mąż stanu Jerzy Buzek i wybitny naukowiec Tadeusz Kaczorek, to najważniejsze wydarzenia akademickiego życia. Nieco inaczej ma się rzecz na spotkaniach w ramach Politechniki Dziecięcej. W jej zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które za sprawą prawdziwych indeksów i zaliczeń mogą posmakować prawdziwego studenckiego drylu. Dla tych najmłodszych słuchaczy to jeszcze dość odległa przyszłość, a tym starszym czas na studiach szybko mija. Ani się obejrzeli, a studia za nimi. Już z dyplomami w rękach panie i panowie inżynierowie i magistrowie rozstają się z koleżankami i kolegami, uczelnią, akademikiem. Ale nie wszyscy opuszczą Opole, bo to miasto daje ogromne możliwości rozwoju. Zwieńczeniem spędzonych na Politechnice Opolskiej kilku lat pełnych intensywnego wysiłku jest gruntowne wykształcenie politechniczne, dające doskonałą podstawę do zdobycia ciekawej i dobrze płatnej pracy czy założenia własnej firmy, w czym pomoże akademicki inkubator przedsiębiorczości. Studiowanie może być przyjemne. Na Politechnice Opolskiej, uczelni wykraczającej poza sztampowe pojmowanie wyższej szkoły o profilu technicznym, takie właśnie jest. W jej murach zdobywa się wykształcenie, rozwija i realizuje marzenia, poznaje wielu wspaniałych ludzi. Politechnika Opolska to przyjazna oaza w przyjaznym Opolu.